z Ewangelii świętego Jana. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Refleksja z tego fragmentu Ewangelii jest świadectwem o posłannictwie Jezusa wypowiedzianym w kontekście Jana Chrzciciela i jego posłannictwa. Pokazuje nam ono, że to Jezus jest dawcą życia na wieki, a nie Jan Chrzciciel, choć skądinąd wielki duchowo jego poprzednik. Tu słyszymy, że to wiara w Jezusa jest drogą do życia na wieki. Sam Jezus pragnie, byśmy podjęli wysiłek bycia z Nim, bo wiara jest łaską, którą trzeba w sobie rozwijać. Bez naszego wysiłku uwierzenia, bez naszych starań o pogłębienie, o zrozumienie drogi wiary, łaska nie przyniesie w nas owocu. Owszem, Bóg może czynić w nas cuda, ale trzeba naszego uwierzenia, zwrócenia się do Niego, potrzeba naszego zaangażowania w wierze. Popatrzmy na Maryję, na jej wiarę. Ona uwierzyła, przyjęła Boże Słowo, poddała się działaniu Pana w niej. Ona pomaga nam uwierzyć, pomaga nam zaufać. A my tak często chcemy wszystko wyliczyć, przekalkulować i trzymać wszystko w swoich rękach. Jakże lubimy panować nad sytuacją, mieć nad wszystkim kontrolę, a tymczasem trzeba tutaj poddania się Panu, ufnego rzucenia się w Jego ramiona. Maryjo, ufna i pełna poddania się Bogu, prowadź nas na drogach naszej wiary. Chcemy wierzyć w Syna, który ma życie wieczne i to życie chce dać każdemu z nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.